Do not fear them! Their captains flee like the rest of them! Dwóch kapitanów na jednego Kiriego to też nie za dobrze. Właśnie. Dobrze dostali. Czyli jak leży i mam pełny pasek, to jest całkiem dobre wyjście z opresji. Zobaczcie, jak ucieka od naszej dyńki. Dobra, teraz domaga, żeby szybciej nas wyleczył, to szybciej byśmy pobiegli znowu. Tyle nam musi wystarczyć. No nie chciałbym wejść między belki, żeby nie było tak jak wtedy. Że się zaraz zablokuje gdzieś albo coś. Nie. O, już myślałem. Nie, serio. Przez chwilkę myślałem, że wszedłem znowu pod ten. Zobaczcie, jak tutaj kamera czasami szaleje. Jak wykonujemy te szybkie ataki. Dobra, drugi kapitan. Ten chyba nie miał tu. No właśnie, połowa życia to. Jak ucieka? Głodny się robi. Szybciej kończmy tą lokację, muszę coś zjeść. Energii tracę. Gimli też by zapewne coś zjadł. On lubi sobie podnieść zapewne. Trzeci poszedł. Fight on! Only one captain still stands! I wpadliśmy pod ziemię znowu. Ale nie będę się cieszył zawczasu, bo niestety. Ale nie wiem znowu, jak nam pójdzie. Trzymanie pozycji. Those enemy captains are right for killing! Dobra, dobra, wycofujemy się na chwilkę. Proszę. Jeszcze raz. Okej, dobra, teraz możemy iść. Czwarty poszedł. Their captains have fallen! The towers fall silent! The mouth of Sauron! Dark lieutenant of this realm! Slay him now! Jak on szczerze się uśmiecha. On na pewno jest zadowolony z naszej wizyty. Zrobimy to samo. Staramy się, żeby nie mógł nas zaatakować. I nie pójdziemy aż tak daleko. Bronić. Muszę pomyśleć zawczasu. Wydaje mi się, że Gimli. Ale jak trolle znowu nadejdą. A Legolas? Złucznik. No zobaczcie, jak nie będziemy mieli siły. Wiem. Gimli. Dobra, Gimli spróbujemy. Gimli i jego plecakowe bomby. Why must you die? The Dark Lord shall embrace you. Szybko uciekam. Jak chcę. Ej, ty. Jakiegoś asa wyciągnął z kieszeni. Ale teraz nie jest zablokowany. Tylko nie pozwólmy mu się leczyć. Chociaż sami potrzebujemy teraz leczenia.
no. To było pozytywnie dobre z jego strony. Mam nadzieję, że jak będziemy już... Jak będziemy grali siłami Saurona... O to kurde, chce nas dobić. Dobra, to nic, to nic, mamy jeszcze 5 żyć. Aragorn, defend this ground! Spodziewałeś się tego przyjaciela. Jak nagle przerwie nam nagrywanie, to prawdopodobnie będzie to właśnie koniec miejsca na dysku, więc zaczniemy znowu od początku. Jeszcze będę musiał z tego odcinki zrobić gdzieś na początku. Tak, ale przynajmniej ty padniesz. Będziesz bez głowy biegł. O, weźmiemy jako trofeum. Come, men! We must capture their camp! To nie jest takie proste. Nasze orły powinny nam pomóc. No, nasi już tam są. Dobrze, to zwiastuje zwycięstwo. Stop. An angry dwarf is a deadly foe! Damy wam popalić. Zobaczcie, nie radzimy sobie za bardzo z takim małym kręgiem, a jak mamy zaraz, za chwilkę sobie pozwolić na to, żeby, nie wiem, biegać wszędzie, jak tam pobiegniemy, no tutaj nie będziemy mogli kryć. Ale mamy balisty. Znowu zdobyć od początku. A gdzie nasi? Ci tak się szybko respią, a naszych co? Nie ma. Jeszcze tam sobie się bawią. Nie, nie dam rady. Skoro teraz sobie tak beznadziejnie radzę, to... To za chwilę będzie szczególnie gorzej. Lecz. To kapitan, to najpierw jego rozwal. Kogo wy byście mi radzili wybrać? Tak się zastanawiam. Chociaż teraz będzie za późno z odpowiedzią. Może wyjdziemy z tym jednak. Może nie. Teraz albo nie. We must defend our camp until the tide turns. Uh-huh.
kapitanowie. Może tym razem się utrzymam. Drugi. Tylko minuta. Tylko minuta. Nie zdobędziesz. Uda nam się. Musi się nam udać. 50 sekund. Tylko proszę, proszę, tylko nie nam uda. Dobry Gimli, Gimli. Ja wierzę w Gimliego. Ktoś się zbliża. Pieprzyć to, że się zbliża. Kurde, dawaj mi z powrotem Gimliego. Boże. Dopomóż! Och, Eru! Dopomóż! Ilu watarzy? Haha! To co? Wygraliśmy! Co? No rzucaj szybciej! Dzięki! Wykonano! Utrzymaj ten! To nic, nie wybraliśmy, ale wygraliśmy w końcu tyle, do jeju! Tyle nam zajęło. Nie wiem, ile będzie części, ale w końcu się udało. Ciekawe, jak zakończył to. Jakim fragmentem? There was no hope of survival in that final hour for any who stood upon the battlefield. Yet they did not despair. Although their enemies drew near and their arms grew weary, no man held fear in his brzuchu. But fate decreed our world was not destined to end in that hour. For the power of the ring corrupted all it touched, in ways that even its evil spirit could not imagine. And in that final, desperate moment, the ring bearer fulfilled his quest. In a single heartbeat, the Dark Lord Sauron was no more. Boom! Och, tak właśnie, tak. Our fate balanced upon the edge of a knife, but then, when hope at last prevailed, that knife turned and plunged deep into the heart of our enemy. And victory at last was ours. Remember always that upon those grim battlefields, the hearts of the free peoples did not fail, and their courage did not falter. And thus the third age of Middle-earth ended in triumph. Jeszcze koronacja Aragorna by się przydała. Nie, nie dali koronacji Aragorna. Ale jak sami widzicie, odblokowało się to. Narodziny potęgi Saurona. Legendarnie jeszcze nie. Czyli wszystko tutaj przeszliśmy. Koronacji Aragorna nie zobaczyliśmy, chociaż to by naprawdę fantastycznie zakończyło wojnę o pierścień, koronacja Aragorna i w końcu przy koronacji Aragorna byli Niziołkowie, tak? Merry, Pippin, Sam i oczywiście Frodo. Największy bohater Śródziemia. Narodziny potęgi Saurona. To zobaczycie już w następnym odcinku. Teraz... Jak zapowiadałem, idę coś zjeść. Naprawdę zgłodniałem. Okej, dobra. To więc do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Mam nadzieję, że się wam podobało. No i cóż, i że wrócicie obejrzeć kolejne odcinki. Trzymajcie się jeszcze raz. Cześć.